Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale Orchidelii. Dzisiaj oponki serowe, czyli prosty, szybki przepis na swego rodzaju bączki, specjalnie dla tych, którzy mają ochotę na coś słodkiego, ale niekoniecznie chcą się przy tym napracować. A ten przepis polecam Wam również dlatego, że te oponki naprawdę długo zachowują świeżość. Przetestowałam to, zostawiając kilka sztuk na blacie bez żadnego przykrycia na całą noc, na więcej niż połowę następnego dnia i powiem Wam, że po południu do kawy smakowały wciąż rewelacyjnie, więc zdecydowanie polecam, testujcie. Ciekawa jestem, czy Wam również posmakują. Przepis na oponki znajdziecie oczywiście na orchideli.com. Link do przepisu umieszczam w opisie pod filmem, tylko trzeba ten opis rozwinąć. Zachęcam również, wpadajcie na mojego Facebooka, Instagrama, a ostatnio również Snapchata i TikToka. Zapraszam, tam można podejrzeć od kuchni, co się u mnie dzieje i jakie projekty są w toku. Tak więc zachęcam serdecznie do obserwowania. Nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania kanału. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka obok przycisku subskrypcji, dzięki czemu będą się pojawiały Wam powiadomienia za każdym razem, jak opublikuje się nowy film na kanale. No i oczywiście czekam na łapkę w górę nie tylko od wielbicieli obwarzanków, ale również pączków. 400 g białego sera, najlepiej tłustego, przecieramy przez sito. Ser można również zmielić. I od razu powiem, że sery z wiaderka raczej tutaj się nie sprawdzą, ponieważ sery, przynajmniej te, które ja znam, te wiaderkowe, są po prostu zbyt rzadkie. Następnie dodajemy pół szklanki cukru, jedno opakowanie cukru waniliowego. Całość mieszamy z grubsza, po czym dodajemy 3 żółtka, 2 całe jajka, 3 pełne szklanki, czyli pół kilograma mąki pszennej typu 550, 2 łyżki jogurtu naturalnego oraz pół łyżeczki proszku do pieczenia i 1 łyżeczkę sody. Mieszamy razem w oddzielnym naczyniu, po czym całość przelewamy do reszty składników i zagniatamy jednolite ciasto. Następnie ciasto przekładamy na stolnicę, podsypując obficie mąką, bo na pewno będzie się kleiło. Rozwałkowujemy je na grubość około 1 cm bądź nieco grubiej. I wycinamy oponki. Resztę ciasta zagniatamy, ponownie rozwałkowujemy i wycinamy. Gotowe oponki przykrywamy ściereczką i zostawiamy na 20-30 minut. W tym czasie rozgrzewamy tłuszcz, u mnie jest to olej rzepakowy. Oponki smażymy w oleju rozgrzanym na tyle, aby wrzucona oponka wypłynęła z niego prawie od razu na wierzch. Gdy zrobią się jasnobrązowe, przewracamy je na drugą stronę. Usmażone oponki wyjmujemy na ręcznik papierowy, aby obsiąkły z tłuszczu, po czym posypujemy je cukrem pudrem. Smacznego!